Słuchajcie, ostatnio bardzo polubiłam quizy, ale pomyślałam sobie, że quiz, pojedynkę, to dopiero połowa zabawy. Dziś ze mną absolutnie wyjątkowy gość, którego jeszcze nie było. Przedstawiam Wam mojego męża. Ja się boję. Ja też. No dobra, to raz kończy śmieć. To jak w milionerach pytanie za 100 zł? Myślę, że tutaj nie mam budżetu, żeby Ci płacić. To jest tylko odpowiedź on, ona, prawda? Tak. O sobie on mam pisać? Chyba lekko zdradziłaś odpowiedź. Ale na szczęście ja pierwszy raz pisałam. Wiadomo. Boże, co? No ona. No wiadomo. Prawda. Święta prawda. Nie, nie, z moim mężem to nie jest tak łatwo wytrzymać. Trzeba jestem mieć cierpliwy. Ty jesteś cierpliwy? No pewnie, że tak. Nie, to ja jestem cierpliwa. Przecież napisałeś. Ja jestem cierpliwy. Ale napisałeś, że ja. Okej. Okay. Jestem aniołem, prawda, że tak do mnie mówisz? Jestem aniołem. Mówię inaczej, ale nie zwracę. No. Ale aniołem też mówi, że ja. Okej. Okay. A chociaż... Święta prawda. Cóż za zgodność. Kupuję dla Ciebie, albo jak jesteśmy razem na zakupach, a Ty wiecznie mówisz, że Tobie niczego nie trzeba, szafa Ci się nie domyka, to ja mówię i tak kup. I jak Ty mówisz, to jest za drogie, no co Ty, ja tego nie kupię, to mówię, dobra, kup. I dlatego to teraz wychodzi, że ja niby. Ale to w ogóle jest... Niech i tak będzie. Dobro całej rodziny. Jezu, no przecież nie mogę powiedzieć oficjalnie, ile mam. Ile ja mam? Ja wiem, ile mam w dowodzie. Ale tam mi chyba centymetr zawyżyli. Słuchajcie, to muszę jednak prawdę napisać. Dobra, chciałem skłamać. Dobra, dam tyle. Chociaż ludzie się kurczą, dawno się nie mierzyłam. No dobra. Trzy, te i ry. Nie jestem taka mała. Powiedziałem, że piszę prawdę. To nie jest prawda. Przedtem było to, czy to jest kłamstwo. Ale ja mam w dowodzie 168, ale wydaje mi się, że tam jest zawyżony centymetr ewentualnie do dwóch. Moment, moment. Tolerancja, ile procent jest? Żadnej tolerancji nie ma w tym. To fakt. Dziękuję. Następne pytanie, proszę. Ja rządzę? Taka prawda. Absolutnie nie, nie ma w ogóle, nie ma takiej opcji. Moment, moment, kto wybiera w czasy? Nie, kto wybiera nie, meble? Nie, 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 nie. Kto nie. Wybiera wszystkie rzeczy nie, do domu? Nie, nie, w ogóle co ty mówisz? Czasem ty się do mnie dopasowujesz, do mojego grafiku pracy, ale rządzisz ty. Ja mogę sobie wybierać wszystko, a dopóki ty nie powiesz to, to, to i to, to nie jest klepnięte. To super, teraz wiem już na przyszłość. Teraz wiem, że rządzę. Dziękuję. Ha! Wiadomo! Ja kocham spać. Mój mąż jest rannym ptaszkiem. On wstaje o godzinie jakiejś niewiarygodnej. Piąta, szósta, tam... Nie, nie, bez, nie, 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 nie piąta. Tam już piszesz do szóstej? Do szóstej, tak. Aż się szósta, szósta, trzydzieści. No właśnie, potem jest jakieś ćwiczonko, bieganko, szałerek, śniadanko, jak ja przecieram drugie oko, to on już jest w pracy. Czyli o 9. Możecie się pomylić o 1-0. To by wiele ułatwiło. To jest bardzo trudne, bo u mnie ta ilość bardzo wariuje. Moment, moment. Ja liczę wszystkie, kupuję, włącznie te, potem... które są gdzieś tam w piwnicy i tak dalej. A, to ja w ogóle nie mam pojęcia, że są buty w piwnicy. Ha. Nie ma tak, że kolekcjonuję, nie wiem, 500 par. No nie mam takiej sytuacji.
No, powiedziała, że o 1-0 może się powiedzieć, czyli mogę mieć między 20 a 200. Nie, no ja wiem, ile półek jest w szafie. Ha! Kurczę, też tak napisałam, chociaż z ogromnym bólem serca. No wiesz, jakbyś napisała inaczej, byłaby awantura? To jest męskie ego. On, oczywiście, że on. No on. Na pewno masz większe doświadczenie. Wow. Ale wtopa będzie. Jezus. Jezu. Mama mnie zabije. Nie wiem. Nie wiem, strzelam. Mama Izy. Chyba takie. Ale kicha. Bo one wariują te oczy. Tak. Bo one są takie... Cicho. Nic nie mów. Według mnie to jest to. Ale poczekajcie, patrzę na mamę, teraz głęboko patrzę mamy w oczy. I to jest raz, dwa, trzy. Jak? Niebiesko-zielone, a ja szaro. No bo one są właśnie tak. Takie... Powiem wam, że... Ale jak córka nie wie, no to... Nie, są takie nie do końca zdefiniowane. Bardzo reagują na światło, na otoczenie. Ale są na pewno szaro-niebieskie, moim zdaniem. Tak? Super, są szaro-niebieskie. Ale moim zdaniem takie niebieskie. Dobrze, ty może telefon do... Telefon do przyjaciela. Cześć, mimo, słuchaj, przypomnij mi, jakie tam masz oczy. Bo to nie wiadomo, kto wygrał teraz. Czekaj. Dobra. A to ja dam wam na głośny. Tylko, że mama czegoś nie klapnęła. Jak klapnie, to się wytnie. No cześć, co robię? No cześć. Mami, mam do ciebie takie krótkie pytanie. Bardzo krótkie, potrzebuję takiej krótkiej, zwięzłej odpowiedzi. Tylko szybko. Co mam? Jaki masz kolor oczu? Niebieski. Oczy teściowej? To nie jest taki łatwy temat. Ale to... Bo też one nie są takie czysto niebieskie na scenie, na przykład, że błękitne albo ciemno niebieskie. Zależy, co mama założy. Tak, że one tak... Tak. Czekajcie. No męża mojego słowa, który nadużyła, to od razu wiedziała, ale ja sama? Takie co mi przychodzi do głowy, ale... Nie, no na przykład pani Diana by na pewno powiedziała, że ja zawsze mówię no bez jaj. To ja mówię no bez jaj. Ale ja też to mówię. No nauczyła się ode mnie. Poddaję się, nie wiem. Nie wiem. To jest. Też... Poddaję się, nie wiem ale jakie ja też słowa. Takiego słowa swojego nie kojarzę do końca. Nie masz słowa, oprócz słowa herbata. Która pada 30 razy dziennie. Tak, herbata. Tak, słowo herbata. Ale ty nigdy tego nie słyszysz. Słyszę. Zrób mi herbatę. Ja to słyszę, uwierz mi. Nie robię. A wydawało mi się, że po prostu nie robisz, bo nie słyszysz, a ty słyszysz, a nie robisz, tak? Nieraz udaje, że nie słyszę. A to miło. Bardzo nie, mi się wydawało, że nadużywam słowa masakra. To bym mogła podpisać. Nie, masakra? Masakra. Nie. Nie ma takiego słowa? Nie. Niczego nie nadużywam. Niczego. No to podobno ludzie inteligentni przeklinają więcej. Ha, 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 ha. Ja napisałem dwa słowa. Nie podglądaj. No nie podglądam. Tak staram nie podglądać, że aż tam patrzę. No dobra, no nie będę ściemniać, że chyba tak jednak. Dobra, ale taki jest bardziej nawet. Dobra, 3-4. Preferujemy oboje ten kolor. Ach! Nie. Miałeś kogoś? No oczywiście, że tak. Dzieciństwo? Mamy jedno wspólne hobby z dzieciństwa. Jakie? Ty zawodowo, a ja... Tanecznie. Dobra, wiem. Wiem, kto to jest. Trochę mi pomogłeś. Tylko napisałem źle, nie? No tak, ja przez W napisałem. Okej, okay, Travolta, wiadomo, no John Travolta. No tylko przed W zamiast przed V. Tak, no błąd jest. Ja, ale właśnie kojarzą mi się te dzwony skórzane, o których opowiadałeś takie... Nie takie skórzane, nie takie skórzane. I buty czarne takie... właśnie takie, posłuchaj, czarne szulki, tak dalej, stylizacja, też były. My tu co buty, tydzień były tańce. I te buty takie z czubkami, nie? Johnny Travolta, tak, mamy. Ja, ale pomogłeś mi trochę, samej nie było mi łatwo.